szeroko przeprowadzane badania naukowe udowodniły, że człowiek w swojej naturze dużo bardziej boi się stracić, niż pragnie zyskać. I my ludzie żyjemy zazwyczaj w takim lęku, żeby nie stracić. Żebym nie stracił, jestem gotów na bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych działań i przede wszystkim na tym opierają się firmy ubezpieczeniowe, opierają się różne reklamy. Na tym, żeby nie stracić, również opiera się chociażby podstawą tego, żeby nie stracić, to ta podstawa tego lęku przed utratą powoduje nawet, że my bardzo często wchodzimy w związki małżeńskie, żeby nie stracić. Mam okazję, poznałem cudowną dziewczynę i żeby jej nie stracić tej okazji, to my decydujemy się na przykład na małżeństwo. I dlatego, kochani, jak się tak przyjrzymy naszym działaniom, to bardzo często nasze działania dążące do tego, żeby mi nie przepadło, żebym nie stracił, żebym miał okazję, żebym nie stracił okazji, powoduje, że my bardzo często, moi kochani, tracimy i bardzo często nam przepada. I to, co nam przede wszystkim przepada, to nie przepada nam okazja, ale przepada nam szansa na dobry humor i na radosne życie.